Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam was 26 października, środa, koło godziny 12. Z Kamilem wróciliśmy ze służby, no i postanowiliśmy, że wykopiemy ostatnią albo przedostatnią odmianę do sortowania. Kamil, jaka to jest? Przedostatnia czy ostatnia, bo już nawet nie wiem. Do sortowania ostatnia, chyba że będzie mało sadzeniaka, to się dopytam. Także lecimy kopać ostatnią odmianę do sortowania. Odmianę, można powiedzieć, dość zagadkową, bo jest to nasza nowa odmiana Euroviva, hodowcy Europlant. Odmiana przyjechała specjalnie na zamówienie, bo tata tutaj ze znajomym się umówił na zrobienie takiego doświadczenia, na zrobienie próby. Gdzieś tam usłyszeli o fajnej odmianie i postanowili ją zasadzić. No i ta odmiana jest dosyć mocno zagadkowa z tego względu, gdyż do samego okresu kopania, nawet teraz, cały czas te łodygi, te ziemniaki po prostu były zielone, gdzie inne wszystkie odmiany po prostu już dawno uschły. Jak sami wiecie, cały okres wegetacji był mocno suszowy, no wszystko po prostu uschło, a te ziemniaki, tą odmianę Boguś musiał za pomocą kosiarki rotacyjnej po prostu skosić łęty, bo ziemniaki mocno się tych łętów trzymały i jakbyśmy kopali po prostu te ziemniaki, to wszystko by wylatywało do tyłu za kombajn. Dlatego postanowił obciąć łęty. No i tak po prostu się zastanawiamy, czy czeka nas tu jakiś rewelacyjny efekt tej odmiany, czy po prostu to takie złudzenie. Jeżeli chodzi o skrobię, no to wiemy, że skrobia nie jest zbyt wysoka tego ziemniaka. Kształtuje się na poziomie około 19%. Także może nas jedynie zaskoczyć niesamowitą wydajnością ten ziemniak, jak na bardzo suchy rok. Czy się spisze w tym suchym roku, to dowiecie się w tym odcinku. Nie jest tak zimno w sumie, co? Faktycznie uszczą się, nie? Trzeba będzie je przebierać. Mamy w końcu pierwszy zbiornik wykopany po chyba jakichś 40 minutach. Powiem wam, że masakra, przepraszam za określenie i za wulgaryzmy, ale no ja pierdolę, nigdy więcej takich wynalazków. Co prawda odmiana faktycznie jest bardzo plenna, ziemniaki nie są wcale takie duże jak mówią, ale wydajność jest naprawdę spora. No ciężko to określić, jest na pewno powyżej 30 ton, a zazwyczaj dochodziło to tylko do 20. Ale to, jak specyficzna jest ta odmiana, nie wiem, czy te ziemniaki trzeba randapować, pryskać, czy o co tutaj chodzi. Ziemniaki bardzo mocno trzymają się łętów, jest dużo jakichś takich też młodych ziemniaków, jakby jeszcze po prostu te krzaki chciały rodzić kolejne ziemniaczki. Jest po prostu obłęd, mocno się to trzyma, nawet nie idzie oderwać tych ziemniaków od tych łętów. Fakt, długo czekaliśmy na te ziemniaki, były nieco
ponad chyba miesiąc albo około miesiąca później sadzone niż reszta ziemniaków. No ale to jest obłęd, nie? Po prostu kombajn co chwilę staje, wszystko się pcha. Nie wiadomo czy to poczekać, no już jest prawie listopad. Ile to można jeszcze czekać? Nieciekawie to wygląda. Powiem wam, że tu jest tylko kilka rządków. 4 czy 6 rządków, a jest po prostu kurde obłęd, masakra jest. Ach, miało wyjść za pierwszym i zrąbałem, widzicie? Nie udało mi się. Też będzie Meksyk z sortowaniem, no bo dużo z Kamilem przepuszczamy jednak tych ziemniaków z tymi łętami. Nie wiadomo, czy to potem nie będzie się pchało, czy nie będzie jakichś takich większych problemów z tym wszystkim, zobaczymy. No i w końcu koniec dzisiejszej męki na tym polu. Plon był fajny, ale wkurwienie na tym polu też było bardzo fajne. Co chwilę nam się zapychało, albo jakieś kamienie duże wchodziły w kosz, to wszystko stawało. Jeszcze chyba nigdy nie kopaliśmy tak długo jednej przyczepy. No ale w końcu udało się, już się robi ciemno. Już się robi ciemno, ale udało się i spadamy do domu. Jestem tak głodny, żebym słonia z kopytami zjadł. O wkurzeniu Kamila też nie będę nawet mówił. Lubimy ciężko pracować, lubimy długo pracować, ale jak robota idzie, ale jak co chwilę kombajn się zapycha, co chwilę coś się dzieje. No dobra, to jest po prostu masakra. Boguś też nie chciał wkopywać mocno przyczepy, potem miał problem z podjechaniem i co chwilę trzeba się szarpać i męczyć. Całe szczęście udało się, także będziemy powoli kończyć ten materiał. Spróbujemy wyciągnąć przyczepę. Wkurzyliśmy się z Kamilem, żeśmy z jednej strony po same osie wykopali. Teraz nie wiadomo, czy wyciągniemy jednym ciągnikiem to, ale spróbujemy. Kamil to nagra, ewentualnie to wrzucę. Nie wiem, jakim biegiem to zrobić. Chyba szóstką. Chyba nie zdechnie nam ciągnik. Dobra, napęd. Napęd jest, blokada przedniej osi też jest. Kurwa, nie ma podejścia w ogóle, ja cię kręcę, masakra. I nie poszło, po co on to kurwa zakopał? Kurde, nie wyszarpniemy tego teraz. O Boże. Mamy linę jakąś? Nie. Ja pierdolę, da będzie siedzieć tu do nocy. To kurwa taką moto zakopał. No nie, coś tam szło, ale nie wiem co miało za podrygi, wiesz? Daj mi kurwa drugi szpadel, bo wyjebie to kurwa gówno. Mi się wydaje, że tył trzyma, czy nie? Kurwa, ale jak przyspawana trzyma, nie mogłem w ogóle szarpnąć jej.
przodu do tyłu! Co ty robisz? Stój! Boże! Jecha, jecha! Nie nagrałeś, dało radę.